Rejestrując się w platformie gamerhash.co, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczka, z tej strony Mitrok, zapraszam was przez serdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny na Assassin's Creed Valhalla. W poprzednim odcinku wykonaliśmy ostatnie zabójstwa na pozostałych członkach zakonu, których ma na razie odlokowanych, jak i też rozpoczęliśmy wątek mistrzowskich wyzwań. My póki co widzimy się w Lincolnshire, w którym to musimy znaleźć Eldermana. Ja cały czas nazywam go Eldermanem, a to jest Elderman, więc lekkawe przejęzyczenie, ale niech już będzie. Zbiegł i udał się na wschód do zamku Bolingbroke. Z tego co wiem, dużo akcji nie zostało w tej miejscowości. Brakuje mi też koło chyba półtorej godziny do wykonania tego wątku, więc jest jak najbardziej w porządku. Aktualnie mam 281 poziom mocy, więc dużymi krokami zbliżamy się do coraz wyższego poziomu. Oczekaj, Hanberta i Prosma jest nim. Aha, bo on jest w tej strasznicy jakiejś. Aż tam jest? O kurde. No tutaj już mogą być lekkawe problemy. Na szczęście mam zrobiony zapis gry. Tutaj raczej nie będzie uczonych ksiąg, mam wrażenie, bo to byłoby trochę bezsensowne chyba. Ale jeszcze zobaczymy. No od razu przeciwnicy. O! Eleganckie przejście. Kurde, widzieli go, że umiera. Musimy tam na tą górę dotrzeć. To musiałbym może tędy, tymi przejściami jakoś poprzechodzić. O nie. Ile ja mam strzał? Tak mało? O nie, jeszcze chłop idzie alarm wezwać. No to już mam przesrane, lekko mówiąc. Na razie mam plan. Jakoś tędy, kurczę, pouciekać. Drzwi mam oczywiście zaryglowane. No pewnie, że nas klucz. Teraz tutaj mamy klucz u jakiegoś gościa. To jest pewnie chorąży, który raczej łatwo nam nie odda tego kluczyka, ale mam plan. Zrobię tak, na prawo. Idealnie. Tutaj poproszę strzały. Chyba zdobyte. Nie, zero mamy strzał dalej. Oto robimy tak, szukanko. Idealnie. Więc teraz mam tak plan. Otworzyć te drzwi. Dostać się na drugą stronę tego obiektu i tam spróbować, kurczę, jakoś przeżyć. Mamy 6 strzał, nie jest najgorzej. Robimy tutaj tak i w tył. Tak, w tył nie trafiło go to. Wybierzemy tego chudszego. Idealnie. Tutaj mamy jakąś skrzynkę, tylko... Dobra, damy radę ją chyba otworzyć. Wybuch. O nie, kurde, służyłem strzałę na marne. A niech już będzie tutaj darmowy lucik. Nie wiem, co to może być za ekwipunek, ale pewnie jakieś gówno. Mam już chyba kaptur tego zestawu chyba, jeżeli się nie mylę, więc po... O nie. To tutaj już może być lekkawy problem z dotarciem. Ja będę musiał chyba tutaj strzelić w boki tej budowli, w zasadzie tego mostu, żeby być w stanie opuścić go sobie. Chyba, że dałoby radę jakoś górą przejść. Nie wydaje mi się coś. Ło! A że na strzała od tyłu upadł. No to mi jak najbardziej pasuje. Tak, tutaj mamy do zniszczenia te. Dobra. Chyba nie dało się tego po cichu zrobić, mam wrażenie. Albo dało się, tylko jestem za słaby na razie. O kurde, jakie schody. Zlokalizuję obszar. To jest tutaj, dobra. A to chyba nie został tutaj normalnie wzięty, tylko na siłę. Jak już zdążyliśmy się przekonać poprzednich dwóch odcinkach chyba. Tak i w lewo. Idealnie. Ale chyba go to... Nie, zabiło go to. Darmowe bogactwo. Dobra, nie jest źle. Nikiel tylko? Spodziewałem się czegoś lepszego naprawdę po tych lokacjach. Dobra. Idzie w bok. O nie. Ten też. Idealnie. Książeczka. Oby to był rzut z toporem. Skupienie Norn. Naprawdę rozwinięto tylko. O, zobaczyłbym, co tutaj to robi. Z każdym zajętym przeciwnikiem zostanie zadawana przez ciebie obrażenia. To jest akurat nie najgorsze według mnie.
I'm on the right track. That keep is well protected. No jeżeli mamy po pierwsze dużo przeciwników, to na pewno jesteśmy po dobrej stronie. Teraz trochę się pogubiłem. Co tutaj mamy? Chyba notatka na temat członka zakonu? O nie, chyba nie. Na przebadania. O, otwarte od razu, to bardzo dobrze. Dobra, mamy tam na dole już coś. Działem po wskaźniku, to chociaż tyle. Welcome, stranger. Are you here to pay tribute to our Lord Elderman? Tego się nie spodziewałem. Jest ma psychika skrosowita, tak siedzi normalnie. How long has the Elderman been dead? Dead is such a drastic word. I like to think of my lord as transformed. Ja ma nasrane we łbie. That's not untrue. Have you need of anything? Why has your Elderman's death been obscured? The people of Lincolnshire deserve to know his fate, Humbald above all. When the guards put him in my care, I was told to keep all this a secret. Until the appointed time. When I asked who gave these orders, they struck me. I wish I could say more. I've seen all I need to, but Humbald will need proof. Of course. You're welcome to search through his effects, though I'm not sure what trinket would best serve your purpose. I'll find something. Poszukaj dowodów. Zobaczmy tutaj. I don't know what this is, and I'd rather not ask. O, chyba też wolę nie pytać. I thought the same. Troubling. Okej, to mi nie pasuje. Okej. Okay. Bubba. Ciekawe imię. O nie, znowu nie to. Interakcja. Kolejny liścik, poproszę. Aha. The time between my lord's departure and his burial is longer than usual. My lord must keep up appearances for his upcoming rites. A ona jest posrana. A box of musty clothing and a brooch with a crest. The house of the ferocious swan. This will do. I'll return this brooch to Humbald and Lincoln. I hope the poor boy can withstand such ill news. Zwróć brosze Humboldowi. No dobra, tylko jest taki mały pan problem. Jesteśmy w terenie zastrzeżonym, więc gówno tutaj możemy zrobić. Jeżeli chodzi o ucieczkę szybką. No niby spoko, że tutaj były takie darmowe nagrody. Jako książka, bogactwo, tylko właśnie szkoda, że gówno nam to dało niestety. Bo to bogactwo to jest naprawdę już shit dla kawy. Tutaj mamy fajną opcję ucieczki chyba przez drzewko. No to elegancko. Zostało mi chyba trzy legendarne stworzenia do ubicia. Jedna córa Leriona, Steinbjorn. Oj, niedługo koniec chyba tych moich wyzwań. Tutaj mamy elegancko, szybka podróż, poproszę. 281 poziom, ona ma 340, 60 poziomów w górę niby jest. No zobaczymy, może nie dostanę pod ubytek, tak jak mi się wydaje. Nie wiem, który mam odcinek, chyba 94. Więc niby jeszcze trochę mam czasu na zdobycie poziomów. No i mam nadzieję, że uda mi się ukończyć ten obszar przed setnym odcinkiem, bo byłoby dobrze się skupić na tych moich aktywnościach. Niby mogę go opuścić, tam wrócić kiedy indziej. Wolałbym już dokończyć. Dlatego też mnie trochę zastanawiam tam ta notatka, którą podniosłem. Bo ona miała ikonkę oczka takiego i mi się wydawało, że to jest podpowiedź na temat członka zakonu.
Tutaj nie mam nic pokazanego, a może pastora? No nie, nic mi tutaj nie odkryło. Wszędzie mam tyle samo. No to dziwna sprawa. Bo tak to te podpowiedzi wszystkie miały takie oczka. Zrosnącze pewnie, że mogę to przeczytać albo zobaczyć. Więc dziwna sprawa, może to się odkryje? Zobaczymy. Ciekawe, czy nam uwierzy. No w sumie taką broszkę to możemy zdobyć, nie wiem, byle gdzie, na pazarku chyba kupić. Eivor, what news? Your father's dead. Wait, what? The sigil of Humbjörn's house. I found it near his body. No. No, this cannot be. He was strong, a pillar of Lincolnshire. He cannot be gone. Oh, you poor boy. I'm so, so sorry. I am a man, Archer. Do you hear me? I am a man, and I am my father's son. Do not forget it! He's been dead for some time. That was obvious by the state of his corpse. One of you knows more than you're letting on. I'm sorry, Hunwald. I had already asked a priest to administer last rites when your father disappeared. What? I didn't tell you sooner because I thought by some miracle he had survived. You lied to me! You silly, sobbing mooncalf. Will you never grow up? Lord have mercy on that woman. She should have said something. It was her duty to say something. A sam nie mógł nic powiedzieć? Ten księżulek mi się nie podoba. You need a new elderman here. And it falls to King Ceolwulf to make that choice. For once we find agreement, Eivor, the nobles here will convene a Shire Moot to select a new candidate. The winner will stand before the king for approval. Explain how this works, your Shire Moot. A moot is a meeting of lords. We convene from time to time to steer the course of our Shire. It was always my intention to convene a moot, but between our troubles in Lincoln and the bandits' raids, we slipped into a pattern of convenience. Someone in the Shire wants Hunwald dead. If I have to assemble an army to make sure this meeting is not an ambush, I will. The Shire Moot is a lawful, godly assembly. Hunwald will be safe, as will you be. Apart from Hunwald, who else will stand for the ultimate seat? If I may be so bold, I should like to put my name forward. Under my care, this Shire has found some peace this past month. I will offer my name as well. My family has ancient ties to this land. And I am proud to say I have forged quite a friendship with the Danes to the north. Good. My priests will spread word of the moot across the Shire and will convene in a few days' time. Do visit my estate, Eivor. I have something for you. Something I think you'll enjoy. I'll find the time. Eivor. A word, if you don't mind. Is the word Christ or pagan? Oh, I deeply regret my churlish ways when we first met. I did not treat you as my God commands, with kindness and love. Love is a difficult feeling to command. Yes, quite. In any case, thank you for putting this mystery to rest. I do hope we'll see you at the moot. Ten księżulek mi coś śmierdzi, a on jest jak taka flaga, zmienia się w zależności od... On jest jak flaga, zmienia swoje... swoje poglądy w zależności od tego, jak mniej więcej wygląda tutaj ten stan akcji. Mamy na razie wyższy poziom postaci, no i bardzo elegancko. Tutaj bym poszedł... Przecież nie przeskryto bójstwo. Tutaj już mam to, odprośne silne ataki, niech już... Czy nie mogę pozyskać? A, dobra, pozyskaj. No i obrażenie przez krytobójstwo, niech już też będzie. Nie jest najgorzej. Tutaj musimy sobie pokończyć te drzewka, żeby to jakoś lepiej wyglądało.
No i dobra, 283 zadania. Zostańcie dostawnikom Shire. Pomóc z Ahą, pomóc z Elfgarem. Wydaje mi się, że raczej na tego Elfgara będziemy głosować, no bo to jest w końcu nasz przyjaciel, wnioskując po tym, jak z nim rozmawialiśmy sobie. Z tego, co wiem, tutaj gdzieś w Lincolnshire jest obiekt Animusu, więc będę musiał też go sobie tutaj zaliczyć, tylko jak to mniej więcej wygląda. Tutaj od razu niby mam to zadanie i tutaj jest... Na razie może z tą Ahą bym porozmawiał i zobaczymy, jak to wyjdzie to zadanko. A mniej więcej o co tutaj chodzi. A Hanwalt ucieka i musimy go pewnie odszukać. Dobra. To w sumie mógłbym to zrobić. Pewnie informacje na temat tej rady dostaniemy, gdy wykonamy te dwa zadania. Wtedy pewnie dostaniemy kolejne zadanie, że musimy udać się na radę i zobaczyć to całe głosowanie. Bo innego by się chyba nie widzę. Zajebiście, że jesteśmy tutaj mile widziani. To mi jak najbardziej pasuje. A najbardziej mnie pasuje ten księżulek. Ja zapomniałem, jak się nazywa, ale jesteś na chyba H. I on mi trochę śmierdzi, tak szczerze. On jest taki za bardzo zmienny, jak szmija trochę się zachowuje. Archer, where is Hunbald? I tried to console him, but he pushed me away. I love the boy, I do. But I fear what would happen if he took his father's title. On się nie nadaje. Musimy wybrać sami chyba. I saw him ride north, following the paved Roman road. To the old tall tree, where he often passed time with his father, I imagine. I have better people to speak to. Wallow in your self-made grief, Ebbers. Go then. Why linger here? Oby mi wywalił hita. Niepotrzebnie okłamuje. Tak to wychodzi zazwyczaj. No nie pogięło ich dwóch chorążych na samej bramie? Tutaj mamy zadankę od razu. W sumie mógłbym do niego pojechać, czemu by nie? Które mnie tak szczerze ciekawi. Bo wiem, że tutaj ma być legendarne stworzenie do zabicia. Animus. Chyba skarbu tutaj nie będzie do zdobycia. Czyli tej tajemniczej tabliczki, która nam posłuży do Excaliburu. I chyba tyle, bo pewnie będą zadania w świecie gry na jakieś tam mniejsze aktywności, więc w porządku mi tam to pasuje. To co tutaj widzę, no właśnie, normalną aktywność, no to w porządku. O nie. Seems there is a bounty out on Hunwald. Oh, he's ruffled some feathers, that much is clear. Do you know him? I do. Prawie identyczny jest. The Lord truly is watching over me. Right place, right time. Thanks for saving my neck, stranger. I pray I can return the favor someday. Ale zajebiste zadanie, co jest? Powszyp Elderman. No i elegancko. Bardzo podobny jest. To jest reposrana akcja. No i kolejny poziom, kurde, jak to nam leci dobrze. Obrażenia. Tutaj włócznie, niech już też będzie co jest włócznie pozyskana. A w końcu będziemy mieli tę Odyna. I raczej przydadzą nam się większe obrażenia na niej. W zasadzie w ogóle mistrzostwo, żeby się nią posługiwać. No raczej możemy się nią normalnie posługiwać. Tylko, że pewnie byłoby trochę słabo posługiwać się nią, jak nie mielibyśmy tak jakby możliwości. A tutaj zobaczymy Hanwalda. On pewnie będzie porwany albo zabity, mam wrażenie. No czemu ona ciągle za nami jedzie, ta płotka? Że ją tylko raz wezwałem. Nie wiem, ale powiem, że Lincolnshire jest akurat fajnym terenem. Wydaje mi się, że wcześniej w Anglii nie widziałem takich ładnych terenów, mam wrażenie. Nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że raczej większość to było takie jednolita. Tutaj mamy fajnie, fajną taką jesień. Jeszcze tam mamy zimę w Nordtrumbi, ale raczej tam szybko się nie udamy jeszcze. Chociaż Jorvik jest w Nordtrumbi chyba. No tak, jest tutaj w Nordtrumbi. No to bardzo dobrze. No i co, gdzie się teraz Hanwald podziewa? Tam, przy drzewie, dobra. Zresztą nie wiem w sumie, czy będzie jakaś przecena na dodatek. Wydaje mi się, że chyba nie. Bo w momencie, gdy kupowałem Asasyna Valhalla na Epiku, bo tylko tam jest chyba dostępny, albo wersji płytki, to właśnie nie było żadnej przeceny na dodatek. Zresztą ja chcę tego koniec zejść, bo on ciągle za mną jeździł. Eivor, what a pleasant surprise!
Would you drink with me? Hunbold. Come, sit. Stay with me a while and contemplate. Contemplate the view. Let's have a drink. To the memory of your father. Jak to zielonymi? Przecież to jest to żółte, albo takie kręcowe. Do not gorge on grief, nor give in to sadness, but let your aching love light the mead of your eyes and lead you to triumph. That is quite lovely. My father would have liked you. He liked all those who could swing a sword and speak a verse with ease. He had a large heart and a love for his people. I think I would have liked him too. He and I used to wander up this way all the time. He would take me hunting, and I would catch the most wretched little things if I caught anything at all. I was a rubbish hunter. But he always said he was proud. Each and every time. A toast. To this great land that bore you. It was here long before your father, and it'll be here long after he's gone. Skull. Skull. And then my father says it's the right goat, but it's the wrong end. Oh, my Swanborough loves that one. She has a great sense of humor, my lady love. Father would have liked her. Right, your Dane lady love. She sounds lovely. Too lovely to be real. You know what? We should visit her. We should go to Grimsby. Yes, there's no time to lose. After you. Nothing like drinking and riding to jostle your troubles away. And the contents of your gut. No nie, on wszedł na inny, dobra. Niech już będzie. Naprawdę po pijanemu sobie idziemy? Niby tak. You Saxons and your tiny splendor. You've never seen mountains, have you? Or deep fjords, like a giant's axe wound. Or towering falls that steam in the dead of winter. Snow sparkling like a blanket of jewels. That is splendor. Well, if your homeland is so splendorful, why come to England at all? You can't grow crops on a blanket of jewels. Very true. I'll admit, your countryside does take the breath away. Quite so. I love this land. And should I follow my father's footsteps, I shall do my solemn duty to protect them. I know many think me foolish, inexperienced, but I would ask that they judge me by my future hopes, not my past reputation. If I am given sway over this land and show myself to be a poor leader, shame me, punish me, of course, but give me that chance. My God, I just want to have that chance. Zajebiście, że przy okazji odkryliśmy tutaj dwie tajemnice. O nie, bandyci chyba. What was that? Birds, Eivor. Nie, to był przeciwnik, widziałem. Kolejny bandyta. Quiet. Aha, cywil. No to zajebiście. Stop here. Something isn't right. I'll find the trouble before it finds us. Eivor, I am sweating from pit to toe. Do not leave me here. Hush, stay calm.
Teraz jest jako przeciwnik oznaczony, okej. Okay. Ktoś jeszcze chce po dupsku dostać? Wydaje mi się, że chyba nie. Nic. Kto tutaj był? Przecież słyszałem. Też był napis anglosaski mężczyzna. O. No obszar likwidacji niby, ale jak on wielki jest? Co? O co tutaj chodzi? Jest za to, że to jest chyba tej jesieni, już mi oczy trochę bolą. Może na dole by był ktoś jeszcze? Taki zajebiście duży jest ten obszar likwidacji, niby? Go, Sunin. No tutaj mamy miasto. O kurde. Jest, dobra. Kolejny. Kurde, jak byli poukrywani, co jest? Gdzie są niby? A. Fu. Ale namierzona. O kurde. Aż tylu? No i łatwo, tylko to było trochę dziwne, że aż tak mocno się ukrywali. Ale dobrze, że przeszedłem dalej. That's twice they've tried to kill you, Hunwald. And twice failed. We had luck. But if you're not more careful, they will succeed. Someone in Mercia wants you dead. And they'll kill anyone in the way to see it done. Yes, including my dear Swanborough, my lady love. Come, let us hurry away. I'm serious, Hunwald. Are you hearing me? Plain and clear. Follow me. Hunwald, are you sure this place is safe? The safest spot in the Shire, yes. Here I am with a chance to be Elderman, but I have yet to prove myself worthy. To you, to the Shire, to her. I can do nothing without my darling lady. You've made me realize how much I've neglected her through this fatal stupor of mine. This I must see for myself. Okay. Może to nie jest jakaś wyimaginowana dziewczyna jego. Jeszcze zobaczymy. Kurde. Nie, już miałem mówić, że to jest jakieś pobojowisko, ale na szczęście nie. Zaraz trochę była ta misja. Kto go chce zabić? Wydaje mi się, że chyba księżulek. Albo ta jego opiekunka. Achta? Hata? Kurde, nie pamiętam jak ona się nazywała, ale wydaje mi się, że chyba to może być ona. Co? Może mieć jakieś płotki? Prawda ona? Trochę duża chyba. Hunwald, I thought for sure you'd be dead. Why didn't you send word? It has been far too long, my little jewel. I'm so very sorry for that. I'm fine, my love. I wilted without you, but still I grow. And who is this? Ah, yes. I am proud to present Eivor of the Raven Clan. Hello, Eivor. A pleasure to meet you. You really have been courting a Dane. It's a side of you I didn't expect. People say we're an odd couple. I do not care much what people say. As every boat needs an anchor, every man needs his Swanborough. The light of my life. Eivor has been my champion as I stake my claim in Lincolnshire. But I'm afraid it hasn't gone as well as I'd hoped.
What's happened? My father is dead. Died of a cruel disease, apparently. Then shunted off to a cellar for burial. Oh, my love, I'm sorry. And someone in your shire wants to make sure Hunwald follows his father to the grave. Let them try. I'll cut their throats. A shire moot will soon be held. Hunwald should stay here, out of sight, until he can attend. What if I left it all behind, my love? Forget my father's seat. What if I stayed here with you? Just the two of us. Hunwald, no. This shire must be led with courage and heart. Follow in your father's footsteps and lead the shire as he did. Rest, Hunwald. By sunrise, you'll have shed all your tears and pissed out the last of the ale. Eivor is right, Hunwald. Tomorrow is a new day. Yes. Yes, resting next to my angel will heal all that is broken within me. Be well, Eivor, and thank you. Keep watch over that one. Men have come for him more than once. My blade will keep him safe. I don't doubt it. Balsam na świeże rany. No i łatwo. Zadanko ukonane. 1700 expa tylko. Teraz tak, świat i musiałbym się tutaj udać. Ale co ciekawego tutaj widzę. Jedno, drugie, trzecie zadanko. Elegancko. Więc póki co, to kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że on się podobał. Do następnego odcinka.